Siemaneczko, dzień dobry drogi widzu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wtorek, 10 września. Dzisiaj odcineczek, który zapowiadałem już zanim powstała ta dziwna półroczna przerwa na moim kanale, a więc co nieco o Austrii, przede wszystkim oczywiście pod kątem kierowców ciężarówek, czyli jakich można się tutaj spodziewać zarobków, jakie są warunki pracy, jak to się wszystko na przestrzeni lat zmieniło, ale też i tematy troszkę mniej z tym związane, czyli ogólnie życie, życie rodzinne, życie prywatne w Austrii, jak to wszystko wygląda na tą chwilę i tak jak mówię, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, bo ja jestem już tutaj lat 15, jeżeli jesteś zainteresowany właśnie takim tematem, to rozsiadaj się wygodnie w fotelu i zapraszam Cię serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Lecimy! Moi drodzy, lecimy z tym dzisiejszym odcineczkiem. Muszę zacząć od takiego tytułu wstępu. O, teraz może będzie troszkę lepiej, mnie widać. Muszę zacząć od takiego tytułu wstępu. Mieszkam tutaj w Austrii już 15 lat. W zasadzie leci już 16 rok. No i gdybym się negatywnie wypowiadał na temat tego kraju i gdzieś tam tylko na niego narzekał, to byłbym całkowitym głupkiem i ignorantem, bo można tak w zasadzie powiedzieć, że większość rzeczy, które gdzieś tam mam i które gdzieś tam przeżyłem w dorosłym życiu, no, są głównie dzięki temu, że tutaj mieszkam, tutaj żyję, tutaj pracuję. Tutaj urodziły się przecież moje dzieci, także no, nie mogę jako tako wypowiadać się źle o tym kraju. Natomiast muszę powiedzieć o tym, że jak przyjeżdżałem tutaj lat naście temu i spędzałem tutaj pierwsze miesiące właśnie żyjąc tutaj w Wiedniu, no to byłem naprawdę zachwycony tym krajem. Byłem tym krajem zachwycony, byłem zachwycony tym miastem, gdzie miałem okazję już bywać oczywiście wcześniej za granicą, więc nie było to też tak, że to było jakieś moje pierwsze zetknięcie się z jakimś wielkim miastem czy gdzieś tam z zagranicą. Natomiast na przestrzeni lat niestety polityka, jaką Austria prowadziła przez długi czas, daje się teraz we znaki i odbija się to wszystko czkawką, zresztą nie tylko w Austrii, ale i w całej Europie. Ale tak, po kolei. Zacznę może od tego, co w sumie najbardziej interesuje kierowców, bo jest to jednak kanał trackerski, więc zacznę od tematu stricte trackerskiego. I zacznę oczywiście od tego punktu, który jest w tytule dzisiejszego odcinka, bo pewnie też większość kliknęła właśnie dlatego, żeby o tym posłuchać. Więc czy jest możliwość zarabiania tutaj jako kierowca zawodowy, jako kierowca ciężarówki 3000 euro miesięcznie netto na rękę, zaznaczam, będąc codziennie w domu? Odpowiedź jest jedna, prosta i klarowna: tak, jest taka możliwość i wcale nie jest to też jakiś wierzchołek góry lodowej, bo te 3000 to jest takie, no nie mogę powiedzieć, że to są średnie zarobki, bo nie są, nie wszędzie można tyle zarobić, natomiast można zarobić 3000, ale można też zarobić więcej. I nie mówię tutaj o jakichś zmianach nocnych, bo dodając do tego godziny nocne, czy gdzieś tam jakieś godziny weekendowe, to można zarobić jeszcze dużo więcej. Natomiast pracując sobie na dnióweczkach od poniedziałku do piątku w dobrej firmie, można zarobić już takie pieniądze. Ja mogę się wypowiadać przede wszystkim o branży tej, w której pracuję, czyli o branży, gdzie jeździmy sobie solówkami z HDS-em, jak widzicie. Natomiast mam wielu kolegów, wielu znajomych, którzy pracują w różnego rodzaju spedycjach, którzy pracują na przykład pod sieciami marketów, czyli Spar, czyli jakiś Hofer, tego typu rzeczy. I tam też, słuchajcie, można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze na tą chwilę. Jak Wam już wiele razy podkreślałem tutaj, jak mówiłem o tych godzinach tutaj przerobionych, nieprzerobionych i tak dalej, ja liczę tak mniej więcej, że kierowca pracujący na HDS-ie, jeżdżąc na budowę, pracując od poniedziałku do piątku w miesiącu, ma napisane, bo to jest ważne, ma napisane gdzieś między 190 a 210 godzin. To jest taka średnia. Niektórzy powiedzą, że to jest mało, niektórzy powiedzą, że to jest dużo, niektórzy pracują mniej, niektórzy więcej, więc staram się to zawsze gdzieś tam uśredniać. Więc liczmy średnio, że taki kierowca przywozi do firmy 200 godzin, za te 200 godzin ma zapłacone. Nie oznacza to oczywiście, że te 200 godzin to są godziny przerobione, bo tak jak Wam
Wam już kiedyś mówiłem, w zależności od tego, dla jakiej firmy budowlanej pracujecie i co robicie, no to różnie to wygląda. Nieraz macie dopisane jakieś godziny, po godzinie, po półtorej, po pół godziny, to w skali miesiąca Wam robi gdzieś około 15-20 godzin ekstra dopisanych, których Wy tak naprawdę nie jesteście wtedy w tej pracy, ale macie po prostu te godziny dopisywane i za to oczywiście dostajecie wynagrodzenie. Więc tak to generalnie wygląda, słuchajcie, że za te 200 przepracowanych godzin, jeżeli pracujesz w dobrej firmie, jesteś doświadczonym kierowcą, znasz język, bo to też jest ważne akurat tutaj, bo jednak tutaj w tej pracy cały czas musisz mieć z kimś kontakt. Jeżeli nie z ludźmi, z którymi jesteś na budowie bezpośrednio, no to z kierownikiem budowy, który informuje cię, co masz przywieźć, gdzie, ile i tak dalej, i tak dalej. Z szefem, z biurem i tak dalej, i tak dalej. Więc ten język naprawdę jest tutaj bardzo potrzebny. Tam było pod którymś z filmów jakieś pytanie, czy można się tutaj z ludźmi dogadać po angielsku. O ile w urzędach, w biurach, w sklepach, w restauracjach i tak dalej, raczej nie ma z tym problemu, żeby ktoś gadał po angielsku. No to tutaj na budowach trzeba się liczyć z tym, że pracują głównie obcokrajowcy. Są to zazwyczaj obywatele dawnej Jugosławii, czyli ludzie mówiący po serbsku. Są to też często gęsto Rumuni teraz, bo jest tych Rumunów też sporo na budowach. I są to oczywiście obywatele Polski i Turcji, więc wśród takich ludzi no raczej ciężko szukać kogoś, kto rozmawia w języku angielskim. Dlatego ten język tutaj akurat w tej pracy jest tak ważny. Dlaczego mówię, że nie w każdej firmie się tak da zarobić? Bo oczywiście nie wszystkie firmy decydują się, żeby kierowcom płacić więcej. Dalej zdarzają się nawet i tutaj oczywiście dziad transy, które gdzieś tam oszczędzają i zaczynają te swoje oszczędzanie nie gdzieś tam od innych rzeczy, od których się powinno oszczędzać, tylko oszczędzają na kierowcach, a to nigdy takiej firmie na dobre nie wyjdzie. Natomiast w dobrej firmie, tak jak mówię, dobrej firmie za normalne godziny na dniówkach, jak się dogadasz na dobrą stawkę, tak jak mówię, z doświadczeniem, z umiejętnościami odpowiednimi i z językiem, no to spokojnie już na tą chwilę można te 3000 miesięcznie na rękę wyciągnąć. Tylko że teraz należy sobie powiedzieć o jednej rzeczy, słuchajcie. Wiedeń, stolica Austrii, stolica europejskiego miasta. 3000 euro na tą chwilę to nie jest jakaś kwota, na którą robi się wielkie oczy i mówi się wow. Mając na uwadze to, że na przykład żyjesz tutaj z całą rodziną, powiedzmy tak jak ja, gdzieś tam czteroosobowa rodzina, mąż, żona, dwójka dzieci i żyjesz sobie gdzieś tam powiedzmy w jakimś trzypokojowym mieszkaniu, no to trzeba się liczyć z tym, że ceny mieszkań na tą chwilę zaczynają się w takim metrażu powiedzmy między 70 a 90 metrów, 3 pokoje albo 4 pokoje od 900 euro w górę za samo mieszkanie, gdzie do tego dochodzą jeszcze naprawdę astronomiczne rachunki, które w ostatnim czasie już nieco spadły, ale to są kwoty naprawdę astronomiczne na tą chwilę, jeżeli chodzi o gaz, prąd, utrzymanie, jakieś ubezpieczenia i tak dalej. Do tego oczywiście trzeba doliczyć jakieś przedszkola, jakieś szkoły, jakieś ubezpieczenia samochodu, tankowanie samochodu, zakupy, gdzie też naprawdę w sklepach jest mega drogo. No i potem jak to człowiek to wszystko zliczy do kupy, to te 3000 przy tych wszystkich kosztach, jakie tutaj masz, to nie jest jakaś zawrotna kwota. Ja oczywiście też nie mówię, że to jest mało pieniędzy, bo nie jest. Natomiast nie jest to jakaś kwota, która gdzieś tam ścina cię z nóg, tak? I dlatego odpowiem tutaj z kolei na kolejne pytanie, które gdzieś tam było właśnie odnośnie Austrii, odnośnie Wiednia. Czy jakby ktoś chciał się tutaj przenieść teraz, w tych czasach jakie mamy, czy ja polecam? Do Wiednia raczej nie. Raczej bym nie polecał do Wiednia startować komuś w Wiedniu tutaj. Chyba, że na przykład przyjeżdżasz tutaj z rodziną albo przyjeżdżasz tutaj sam. Z rodziną, jeżeli przyjeżdżasz, no to jeżeli startujesz swoją karierę zawodową gdzieś na jakimś wysokim stanowisku i gdzie dostajesz, nie wiem, 4,5 tysiąca, 5 tysięcy euro netto na rękę, no to żyjesz sobie luźno i na wszystko cię stać, jest ok. Natomiast jeżeli przyjeżdżasz tutaj z rodziną i szukasz gdzieś pracy, powiedzmy, takie jak ja na przykład, czy szukasz pracy gdzieś na magazynie, czy gdzieś w jakiś na przykład sortowniach materiałów, czy na przykład na budowlance, no to też zależy oczywiście, jeżeli jesteś mega fachowcem i tak dalej, to też sobie zawsze poradzisz. Natomiast przyjeżdżając tutaj, nazwijmy taką średnią rodziną Kowalskich,
no to musi pracować dwójka ludzi, żeby tutaj sobie w miarę swobodnie żyć, tak trzeba powiedzieć. Jeżeli, słuchajcie, z kolei chodzi o już tak typowo życie rodzinne tutaj w Austrii, no to tutaj w zasadzie nie ma się za bardzo do czego przyczepić, bo zarówno socjal, zarówno gdzieś tam służba zdrowia i tak dalej, jest to na wydaje mi się, że na dość wysokim europejskim poziomie. O tej polityce migracyjnej, o której wam wcześniej mówiłem, w którą wpadła Austria, to jest ta polityka Unii Europejskiej, żeby przyjmować jak największą liczbę uchodźców. Niestety, tak jak mówię, to się odbija wszystko czkawką. Ludzie są tutaj mocno niezadowoleni, obywatele Austrii, no bo był taki naprawdę czas tego największego boomu i tych przesiedleń, tych uchodźców, i w pierwszej kolejności dostawali oni mieszkania i jakieś dotacje i dodatki i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę Austria w pewnym momencie wpadła w taki wir, że swoich obywateli odstawiła tak jakby na boczny tor i w pierwszej kolejności gdzieś tam wszystkie dodatki i wszystkie możliwe udogodnienia były przeznaczone właśnie dla tych ludzi, którzy gdzieś tam skądś przybyli. To się powolutku kończy. Oni, widzę, że nie tylko Austria, ale inne kraje chyba powolutku poszły po rozum do głowy. Obawiam się, że to jest i tak wszystko za późno. Co do samego jeszcze bezpieczeństwa, bo to też jest, wiem, ważne dla wielu ludzi, jeżeli nie najważniejsze nawet. Austria gdzieś tam, powiedzmy, w takiej tabelce plasuje się gdzieś tak w połowie. Ani nie jest to kraj typu Polska, typu Węgry, ale też nie można ich wrzucić do jednego worka, na przykład z Francją, z Wielką Brytanią, czy chociażby z niektórymi miastami w Niemczech. Więc Austria, jeżeli chodzi o takie właśnie względy bezpieczeństwa, wypada jeszcze nie najgorzej. Oczywiście Wiedeń, wielkie miasto, stolica i tak dalej, wiadomo, że tutaj dzieje się najwięcej, więc często gęsto można tutaj przeczytać o jakichś atakach nożowników, o jakiejś strzelaninie i tak dalej. Natomiast najczęściej są to gdzieś tam rywalizujące ze sobą gangi, rywalizujące ze sobą jakieś tam grupy ludzi. Bardzo rzadko zdarza się tak, że ktoś przypadkowy gdzieś tam, nie wiem, traci życie, czy ucierpi właśnie w takich jakichś zamieszkach, czy tego typu rzeczach. Więc tutaj ta Austria mimo wszystko cały czas plasuje się tak w środku tej tabelki, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i ostatnia rzecz, o której chciałem tutaj jeszcze dzisiaj w tym filmie powiedzieć, żeby ten film nie trwał nie wiadomo jak długo, to jest ogólnie sytuacja na rynku pracy, jeżeli chodzi o Austrię. Słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o Wiedeń, mogę się szczególnie wypowiedzieć. Z tego, co słyszałem od wielu znajomych, od wielu Polaków, jest kryzys w branży budowlanej. To była branża bardzo mocno obsadzona przez naszych rodaków, ale też przez wszelkiego rodzaju obcokrajowców, i tutaj naprawdę jest kryzys. Z tego, co słyszałem, to wielu ludzi, gdzie pracowali latami w jakichś większych firmach, po prostu te firmy potraciły zlecenia, czy też nie wygrały jakichś przetargów, czy też po prostu tych przetargów zwyczajnie brakuje i bardzo dużo ludzi potraciło pracę. Jeżeli chodzi o inne sektory zatrudnienia, no to jak najbardziej tutaj zawsze w okolicach Wiednia jest pełno jakichś magazynów, pełno fabryk, i z tego co widzę na tych polskich grupach, często są ogłoszenia o pracę, gdzie całe brygady, gdzieś tam całe grupy ludzi są po prostu ściągane z Polski bezpośrednio do takiego magazynu, do pracy. Tam oni zapewniają oczywiście zakwaterowanie, zapewniają częściowe chyba wyżywienie i tak dalej, czy dojazdy nawet i powroty do Polski co jakiś czas. Natomiast trzeba się liczyć, że taka agencja pracy nigdy ci nie zapłaci takiej stawki, jak gdzieś tam zarobisz, pracując bezpośrednio dla danego pracodawcy. Wiąże się to też oczywiście z tym, że często gęsto przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy niestety nie potrafią się dogadać, którzy nie znają języka i przyjeżdżają tutaj typowo właśnie do takiej grupy polskiej, gdzie jest jakiś polski opiekun, czy polski tłumacz, czy jakiś ewentualnie nawet w przypadku kierowców polski spedytor. Ale tutaj, tak jak zawsze powtarzałem, no koniec języka za przewodnika i zawsze przynajmniej podstawy języka. Trzeba znać do kraju, do którego się wybierasz. No, ja tutaj też przyjeżdżałem ze zerową znajomością języka. Jestem samoukiem typowym, więc sam się wszystkiego uczyłem. Nigdy nie byłem na żadnym kursie, na żadnych testach, na żadnych egzaminach, ani nic takiego, więc w zasadzie wszystko przez te lata, co się nauczyłem, to nauczyłem się sam.
da się to zrobić. Słuchajcie, jest teraz tyle różnych aplikacji, możliwości, że jak ktoś tylko chce, naprawdę, uwierzcie mi, podstawy języka każdego w zasadzie da się opanować w 3-4 miesiące, tak żeby można było się swobodnie przynajmniej gdzieś tam dogadać w jakichś takich podstawowych rzeczach, w podstawowych potrzebach. Więc słuchajcie, ten odcinek miał być krótszy, mam nadzieję, że się uda mi to pociąć tak, żeby to w miarę krótko, żeby to w miarę krótkie było. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bo jestem też przekonany o tym, że nie odpowiem tutaj na wszystkie wasze wątpliwości, nie odpowiem tutaj na wszystkie wasze pytania. Jeżeli jakieś pytania macie, które wam się nasuwają, jak najbardziej oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Wszystkim, którym podobał się ten film, zapraszam do zostawienia łapy w górę, niech ten film się poniesie jak najdalej, niech każdy, kto jest zainteresowany właśnie tego typu tematem, otrzyma te informacje, te wiadomości. Tytułem takiego zakończenia może, słuchajcie, po tych 15 latach doświadczenia tutaj w Austrii, czy podjąłbym jeszcze raz decyzję, żeby tutaj przyjechać? Na pewno tak. Na pewno wiele kroków zrobiłbym inaczej, niż zrobiłem to do tej pory i pewnie moje życie byłoby dużo łatwiejsze, ale zawsze twierdzę, że wszystko dzieje się po coś, nic nie dzieje się przypadkowo, więc ze wszystkich jakichś tam kroków podjętych i decyzji trzeba wyciągać wnioski. Dzięki, słuchajcie, za poświęcony czas. Następny odcinek, to już mogę obiecać, że będzie naprawdę, naprawdę fajny. I nie będzie to odcinek ani z Polski, ani z Austrii, więc tylko tyle wam na razie powiem, a resztę dowiecie się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz za poświęcony czas i wszystkiego dobrego.